Siemanko YouTube, z tej strony Mieszko Łastowski. Dzisiejszego vloga chciałbym zacząć od treningu czwartego. Trenuję 4 razy w tygodniu i trening czwarty jest oparty na treningu nóg, barków i tricepsa. Jak sobie zaczynamy trening? Zaczynamy go sobie od przedtreningówki, którą dzisiaj jest Red Bull jagodowy, bardzo dobry. Nie no, pogoda jest po prostu tragiczna, tak wieje mocno, jeszcze deszcz pada, ale mimo wszystko cieszę się, bo to już końcówka lutego, całe szczęście, udało się przetrwać całą zimę. Mam zewnętrzną siłownię pod wiatą, także jest zimno i tak właśnie między seriami przed rozpoczęciem treningu się ogrzewam w aucie. Siłownia to nie tylko budowanie mięśni, ale też kształtowanie charakteru, dyscypliny, także działamy. Pierwsza seria robocza przysiadów zrobiona, 90 kg na 5 powtórzeń. Na razie sobie spokojnie progresuję liniowo. 5 tygodni temu zacząłem współpracę z trenerem, w obrocie po chorobie, po kontuzji, także spokojnie sobie wracamy do siły, progresuję. Trening zrobiony, mamy 21:30, naprawdę te treningi są teraz dla mnie bardzo wymagające, zajmują mi około 2 godzin, samo podnoszenie tych ciężarów zajmuje czas, ale też przekręcanie, oczywiście jak to jest na domowej siłowni, musisz sobie przygotować ten ciężar, ale i tak jestem bardzo zadowolony, dieta również jest na tip top, no ale zaczynamy weekend, jadę teraz do Klaudii. Gotowi, jedziemy sobie do Pizzy Hut. Mamy taką sobotnią tradycję, że weekendujemy pizzę. Nie do końca trzymamy się makroskładników soboty, ale kalorie mimo wszystko się zgadzają, także dzisiaj wypadła pizza w Pizzy Hut. Ja przyjmuję ten nowy logo. Pizza poszła, nie cała. Zostawiliśmy sobie na później, ale teraz wleci lava cake. Suflecik, tak? Dobra, idziemy na zakupy do Biedronki. W zeszłym tygodniu zakupy na dietę w wysokości 3300 kalorii, białko 200 gram, tłuszcz 80 gram i reszta to węglowodany. To w zeszłym tygodniu wyniosło mnie to 330 zł. Zobaczymy, ile wyjdzie dzisiaj. Dobra, powrót po zakupach. Dzisiaj wyszło 234 zł. Zostało mi trochę z zeszłego tygodnia, ale tak czy inaczej dieta jest kosztowna. Te 3300 kalorii, no to trzeba troszkę kupić, więc jeśli macie jakieś pomysły na nieco bardziej oszczędną masę, to dawajcie znać. Dzielny spacerek wypadł, jest zimno niemiłosiernie. Nie tym razem, może za rok podejdziemy do zlotu morsowania, które się tutaj odbywa w zeszłym tygodniu. Tego co pamiętam, chyba z 10 tysięcy osób weszło do wody. No nie wyobrażam sobie wejścia do takiej wody. Zobaczmy, jak sylwetka prezentuje się rano po przebudzeniu. Sprawdźmy, jak waga się prezentuje rano. Witam w poniedziałek, a jako że mamy początek tygodnia, to wypadałoby porozmawiać o pracy. Zajmuję się organizacją i sprzedażą międzynarodowego eventu. Są to targi sportowe dedykowane dla
organizacji sportowych. Jest to dwudniowy event, który odbywa się w Londynie na stadionie Tottenhamu. I generalnie moja codzienna praca wygląda na tym, że kontaktuję się z ludźmi, którzy byliby potencjalnie zainteresowani wzięciem udziału w naszym evencie. No i jestem o tyle uprzywilejowany z tego powodu, że daje to wielką wolność, jeśli chodzi właśnie o organizację swojego dnia. Mam więcej czasu właśnie na swoje pasje. Największą pasją oczywiście jest trening siłowy. Mogę sobie super łączyć nagrywanie filmów na YouTubie z siłownią, z pracą. Z tego się bardzo cieszę i chcę się dalej w tym rozwijać. A jeśli mowa o rozwoju, to wydaje mi się, że kluczowym czynnikiem, który zadecydował o tym, że dostałem właśnie pracę w tej firmie, było to, że skończyłem uczelnię w Manchesterze w Anglii, UCFB. Jest to uczelnia, która ma kierunki związane ze sportem, biznesie w sporcie. Zdecydowałem się na takie studia, dlatego, ponieważ 10 lat grałem w piłkę nożną. Udało mi się grać w centralnej lidze juniorów, w trzeciej lidze. 10 lat poświęciłem na to, ale w momencie, kiedy zauważyłem, że no nie mam większych perspektyw, żeby zaistnieć jako piłkarz, to zdecydowałem, że zajmę się edukacją i po prostu może uda mi się pracować w piłce nożnej, w sporcie. I udało mi się. Pracowałem dla Manchesteru City w dziale operacyjnym. Pracowałem na stadionie Old Trafford dla Manchesteru United, tam jako sprzedawca w sklepiku. I było to oczywiście niesamowite doświadczenie dla mnie, ale mimo wszystko po 3 latach w Anglii zdecydowałem, że chciałbym wrócić do Polski. Na studiach moim marzeniem było, żeby pracować dla Manchesteru City lub dla Gymsharka. Gdy zacząłem swoją przygodę z siłownią, gdy się po prostu zakochałem w treningu siłowym, to naprawdę Gymshark to był kolejna firma, o której pisałem raporty na studiach. Dalej marzę o tym, żeby być w jakimś stopniu związany z Gymsharkiem, także kto wie, może ten kanał na YouTubie to będzie droga, żeby zostać pierwszym polskim atletą z Gymsharka. Rozmowa wyszła 45 minut. Widocznie dyrektor był zainteresowany. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Praca pracą, a najgorsze to niestety dzisiaj nie dałem rady zrobić treningu z tego powodu, że ciągle mamy alerty pogodowe, leje okropnie, wieje, no i coraz bardziej mam kurde wątpliwości, jak ćwiczyć na tej domowej siłowni, bo naprawdę no, dałem radę całą zimę, całą jesień, ale ta końcówka już naprawdę jest ciężka. Te warunki pogodowe są mega ekstremalne, no i coraz bardziej się zastanawiam nad tym, czy nie dojeżdżać tych 15 km na siłownię. No nie wiem, dotychczas robiłem, że chowam się w samochodzie, odpalam i nagrzewam tak, żeby nie marznąć za bardzo. Wiadomo, trening dwugodzinny, no to tak na dworze to można naprawdę zmarznąć, ale nic, zobaczymy. Możesz wchodzić. To jest twoja niespodzianka. Cieszę się. Po co? No co po co? No trzeba zmienić. Nienawidzę po prostu przesuwać treningów. Za to dzisiaj da się zauważyć, że jest po prostu słonecznie. Pogoda aż zachęca, żeby na dworze zrobić trening. Jako główny bój będzie wyciskanie na ławce leżąc. Nastawienie jest bojowe i mam nadzieję, że się uda osiągnąć zamierzony cel. Ale zanim trening, to chciałbym porozmawiać z wami o współpracy. Współpracy z trenerem, którą nawiązałem dokładnie 6 tygodni temu. Oczywiście udało się w tym czasie poczynić super progres siłowy, sylwetkowy, ale to, co najbardziej mnie jakby zadowala w tej współpracy, to samo podejście do treningów i motywacja, której często, gdy nikt nas nie kontroluje, często bywa właśnie tak, że odpuszczamy dany trening albo po prostu nie śledzimy do końca naszego progresu. Ale gdy musimy przed kimś właśnie pokazywać nasze treningi, to wtedy jest to wszystko kontrolowane, dbacie o to, żeby się rozwijać. No i przede wszystkim, jak już komuś płacicie, no to głupio byłoby odpuszczać treningi, tak? Więc
Jest to, uważam, świetny aspekt motywacyjny, być prowadzonym przez kogoś i każdemu to bardzo polecam. Także nie przedłużając, lecimy na trening. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down my... Takie treningi to ja lubię. W trakcie serii przychodzi paczka z Gymsharka. Kto wie, może mają mnie już na oku. 90 kg założone. Cel na dzisiaj, żeby to na 6 powtórzeń poszło. Zobaczmy, co tutaj przyszło. Wzrostu, także chyba M-ka to nie jest już rozmiar dla mnie, także wydaje mi się, że skonsultuję to z Klaudią i prawdopodobnie poleci zwrot. Ewidentnie spodnie, no to się... No jestem ograniczony w nich, także L-ka na pewno. No nie wiem, czy bluza. Bluza wydaje się w porządku, co znaczy, że chyba trzeba górę dopakować. A koszulka się prezentuje. Pięta. To już koniec tego vloga. Dziękuję bardzo za oglądanie. Był to pierwszy vlog, który robiłem w życiu, także mam nadzieję, że odbierzecie go pozytywnie. Było to coś innego niż taki merytoryczny materiał, do którego się przygotowuję ze scenariuszem. Także na pewno myślę, że z bardziej takiej autentycznej strony mogliście mnie poznać. Bardzo mi się spodobało takie nagrywanie. Na pewno jest przy tym więcej przyjemności. Także fajnie by było, gdybyście dali mi znać, czy wam również się podobało, czy raczej bardziej was interesują takie merytoryczne materiały na konkretny temat. No i co? I do zobaczenia za tydzień.